Cześć! W dzisiejszym filmie mam dla Ciebie 6 rad na temat tego, jak zabezpieczyć WordPressa. Zaczynajmy! Przed rozpoczęciem upewnij się, czy aby na pewno w odpowiedni sposób subskrybujesz nasz kanał. WordPress cieszy się coraz większym gronem zwolenników i użytkowników. Warto zadbać o bezpieczeństwo WordPressa. Podpowiadamy, jak to zrobić. WordPress to platforma, która z roku na rok zdobywa nowych zwolenników. Szacuje się, że około 30% stron w całym internecie jest obsługiwana właśnie przez WordPressa. Swoją ogromną popularnością zawdzięcza prostocie obsługi panelu administracyjnego, mnogością motywów oraz bardzo dużej społeczności, która jest zawsze skora do pomocy. Jednak największą zaletą WordPressa są wtyczki oraz system akcji i filtrów. To właśnie dzięki tym rozwiązaniom mało funkcjonalnego narzędzia do tworzenia blogów można stworzyć również stronę firmową, portal społecznościowy lub nawet aplikację umożliwiającą rezerwację miejsc. Ogromny sukces WordPressa przekłada się również na ogromne zainteresowanie ludzi z ciemnej strony internetu. Według statystyk Wordfence około 5 do 6 tysięcy stron opartych na WordPressie pada próbie ataku w ciągu każdej minuty. Niestety niektóre z tych prób dochodzą do skutku, co może mieć bardzo niekorzystny wpływ na naszą stronę oraz odbiór firmy w całym internecie. Strona może stać się farmą linków, a to oznacza, że będzie linkowana do stron, na których zależy przestępcy. Taki rodzaj ataku powoduje spadek naszych pozycji w wyszukiwarce Google. Co więcej, strona może przekierowywać do treści pornograficznych lub zawierających złośliwe oprogramowanie. Coraz większą popularnością zaczynają się cieszyć ataki przeprowadzane za pomocą typu Ransomware. Są to narzędzia do szyfrowania danych zawartych na serwerze lub dysku ofiary. Jeśli nasza strona zostanie zaatakowana oraz zakodowana, przestępca może żądać od nas okupu za przywrócenie strony do działania. Dodatkowo przestępca, dostając się do panelu administracyjnego naszej strony, może wykraść wrażliwe dane osobowe użytkowników korzystających z danego serwisu. Dodatkowo w przypadku sklepów istnieje ryzyko przekierowania przelewów klienta na konto atakującego. Jak się przed tym bronić? Po pierwsze, nie instalować WordPressa. Szokujące, ale prawdziwe. Większość stron nie potrzebuje WordPressa ani żadnego innego systemu CMS. Strona firmowa, zawierająca 4 zakładki oraz jedną aktualność sprzed 2 lat, naprawdę nie potrzebuje strony w CMS. Najlepszym wyjściem jest stworzenie statycznej strony zawierającej tylko plik HTML. W przypadku stosowania statycznej strony internetowej, co prawda, mamy mniejszą wygodę przy wprowadzeniu nowych treści. Z drugiej strony brak wykrywalnych plików ze skryptami PHP po stronie serwera skutecznie zablokuje zdecydowaną większość ataków. W przypadku stron statycznych jedyną możliwością na atak jest zdobywanie dostępu do konta FTP. Po drugie, aktualizacje. Temat szalenie ważny, ale często pomijany przez użytkowników WordPressa. Platforma WordPress cały czas się rozwija, dodatkowo zainstalowane wtyczki oraz motywy ulegają aktualizacjom. Oprócz dodawania nowych funkcjonalności, aktualizacje zawierają także łatki bezpieczeństwa. Zapobiegają one wykorzystywaniu podatności, które zostały odkryte oraz zgłoszone do zespołu WordPress lub osób tworzących daną wtyczkę lub motyw. Każdy popełnia błędy, dlatego warto aktualizować wszystko i zawsze. Po trzecie, kopia bezpieczeństwa. Tworzenie kopii bezpieczeństwa powinno być nieodzownym elementem podczas administracji stroną opartą o platformę WordPress. Zabezpiecza nas ona nie tylko przed atakami, ale również przed wypadkami losowymi, takimi jak awaria serwera, pożar serwerowni. Warto pamiętać, że jeśli posiadamy kopię bezpieczeństwa i zostaniemy zaatakowani, możemy bardzo szybko podmienić zainfekowaną stronę na kopię bezpieczeństwa. Jednak takie rozwiązanie nie przyczyni się do odparcia kolejnego ataku. Należy więc poczynić kroki zapobiegające kolejnym atakom. Jakie to kroki? Aktualizacje, zmiana wszystkich możliwych haseł, przyjrzenie się liście użytkowników WordPressa oraz usunięcie tych podejrzanych lub nieaktywnych. Godną polecenia wtyczką umożliwiającą szybkie tworzenie kopii bezpieczeństwa jest Duplicator. Wtyczka tworzy całkowitą kopię plików zawartych na serwerze oraz bazy danych. Pakuje je w jeden plik zip oraz dodaje plik instalacyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu proces przywracania czy kopiowania strony zajmuje kilka minut. 4. Wtyczki zwiększające bezpieczeństwo. Ataki na platformę WordPress doprowadziły do powstania specjalnych wtyczek poprawiających bezpieczeństwo całej platformy. Najpopularniejszą wtyczką mogącą pochwalić się przeszło 1 milionem aktywnych instalacji jest Wordfence. Wtyczka monitoruje system plików platformy, zgłasza mailowo wszystkie modyfikacje plików, kontroluje proces logowania oraz blokuje użytkowników, którzy próbują zalogować się siłowo na naszą stronę. Umożliwia także podejrzenie aktualnego ruchu na stronie, jego lokalizacji oraz potencjału zagrożenia. Instalacja oraz podstawowa konfiguracja jest banalnie prosta i sprowadza się tylko do podania adresu e-mail, na którym będą spływać powiadomienia o zagrożeniach. Drugą wtyczką wartą polecenia jest All-in-One Firewall and Security. Posiada ona bardzo dużą możliwość konfiguracji. Specjalny system punktów informuje nas o tym, jaki poziom zabezpieczeń uzyskaliśmy. Niestety, im większy wynik, tym bardziej strona staje się kłopotliwa w obsłudze, czy nawet logowaniu. Taki bonus do większego bezpieczeństwa. Coś kosztem czegoś, dlatego każdy administrator strony powinien znaleźć optymalny dla siebie punkt, tak by korzystanie ze strony było zarówno bezpieczne, jak i wygodne. Dla stron, które mogłyby być statyczne, warto maksymalnie podnieść poziom bezpieczeństwa, a dla portali, w których mamy użytkowników, zbyt wysokie podniesienie ograniczeń może skutkować zablokowaniem możliwości logowania się dla tych użytkowników do serwisu. 5. Hasła. Temat niby oklepany, ale cały czas zdarzają się kwiatki typu login admin, hasło admin, login admin, hasło 123456, login nazwa firmy, hasło QWASZX. Osoby, które teoretycznie nie znają hasła do witryny, mogą w krótszym lub dłuższym czasie metodą prób zgadnąć hasło do serwisu i cieszyć się z pełnego, autoryzowanego dostępu. W internecie bez trudu można znaleźć listy haseł używanych przez internautów, np. plik z 20 milionami haseł. Następnie za pomocą odpowiedniego automatu można bombardować stronę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aż do momentu odgadnięcia hasła lub końca listy haseł. WordPress od niedawna wprowadził system generowania haseł i powiedzmy sobie szczerze, że należy go używać. Przykładowe hasła są mało przyjazne do zapamiętania. Sprawdźcie sami. Dają jednak gwarancję, że raczej nie znajdą się na żadnej liście haseł, a ich złamanie poprzez zwykłe odgadnięcie zajmie przynajmniej 100 lat. Dodatkowo nigdy nie powinniśmy ustawiać nazwy użytkownika na słowo admin, administrator. 6. Wyznacz osobę odpowiedzialną za stronę. WordPress nie jest bezobsługowy. Raz postawiony będzie spełniał swoją rolę, ale na pewno z biegiem czasu będzie coraz bardziej podatny na ataki. Dzięki wykrytym podatnościom na atak danej wersji WordPressa, wtyczki bądź motywu. Dlatego każda strona powinna posiadać swojego opiekuna, który będzie na nią regularnie zaglądał, wykonywał kopie bezpieczeństwa, aktualizował wszystko do najnowszych wersji oraz analizował logi z wtyczek bezpieczeństwa. Nie może to też być to osoba z podstawową znajomością obsługi komputera. Ta osoba musi to czuć, mieć pojęcie o funkcjonowaniu stron www, WordPressa oraz choć podstawową wiedzę z zakresu PHP, HTML, CSS, JS. WordPress jest narzędziem, z którego bezpiecznie korzystają miliony użytkowników. Jednak sukces WordPressa posiada również swoją ciemną stronę w postaci ogromnego zainteresowania wykorzystywaniem platformy do celów niezgodnych z zamiarem administratora czy też właściciela. Niestety, nigdy nie możemy być w 100% pewni, że nasz system jest wolny od luk, jednak dzięki monitoringowi strony oraz śledzeniu nowych podatności możemy uchronić się przed zdecydowaną większością ataków. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, odpowiemy na każde pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam, Rafał z Verseo.